Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach na wzory strukturalne izomerycznych amin o wzorze sumarycznym C4H11N. Podaj i nazwy systematyczne oraz określ rzędowość. Ok, strukturalne, no to się tutaj troszeczkę narysujemy. Zaczynamy od najprostszej, czyli o łańcuchu prostym. I na samym końcu mamy grupę aminową, czyli NH2. No to tak, pierwszy atom węgla. Drugi, trzeci i czwarty. No bo mamy mieć ich tutaj cztery. Do tego będą nam trzy atomy wodoru. Do tego już dwa. Tutaj również dwa. Tutaj dwa. Ponieważ to musi nam się połączyć z grupą aminową. Hop. I nazwa. Mamy tutaj w łańcuchu głównym cztery atomy węgla, czyli to będzie butano. Możemy tutaj napisać, że grupa aminowa została przyczepiona do pierwszego atomu węgla, czyli byłoby to butano 1 amina. I nasza grupa aminowa została przyłączona do jednego atomu węgla. Czyli to będzie amina pierwszorzędowa. Dobra. Teraz przesuniemy sobie grupę aminową trochę do środka. Ok. No i tutaj wejdą nam trzy atomy węgla, przepraszam, wodoru. Tutaj dwa. Tutaj też dwa. My w aminach mamy azot, z którego wychodzą trzy kreski. To oznacza, że tutaj tylko jeden, a tutaj trzy. I tutaj jest dłuższy. To będzie mieć tu 1, 2, 3, a tutaj jest grupa metylowa, przyczepione do N-ki. Czyli nazwa to będzie N i od tego metylo, tu od trójki propano, tutaj do pierwszego, czyli 1 amina. Nasza N-ka została przyczepiona do dwóch atomów węgla, więc jak możecie się domyśleć, będzie to amina drugorzędowa. Dobra. Teraz jakkolwiek byśmy tutaj to teraz pozamieniali, to będziemy mieć to samo, bo po prostu byśmy odliczali od innej strony. Dlatego też będziemy tu już wrzucać podspód. Będziemy tworzyć drugi rząd. To teraz jeszcze przykład, o którym zapomniałam, czyli po prostu dajemy N-kę po środku. Czyli jeden atom węgla, drugi N-ka, no i znów dwa. Raz. 2, 3, tutaj oczywiście 2, tutaj możemy dać jeszcze 1, ok, czyli tutaj mamy jedną grupę etylową, drugą grupę etylową, czyli to będzie D. Etylo, amina. I tutaj mamy jeden i drugi atom, czyli będzie to amina drugorzędowa.
i damy sobie n-kę w tym miejscu. No to tutaj klasycznie 3. Tu już tylko 1. Tutaj 2. A tutaj 3. OK. No to w łańcuchu głównym mamy tutaj 4 atomy węgla i do drugiego atomu jest przyczepiona grupa. Czyli my to będziemy mieć butano. Podobnie jak tu, ale tym razem 2 amina, która została przyczepiona tylko do jednego atomu węgla, czyli jest aminą pierwszorzędową. Dobra, lecimy dalej. Teraz będziemy mieć tutaj węgiel. Węgiel N-kę. Teraz tu damy węgiel i węgiel. Kombinacji trochę będzie. Teraz do tej N-ki nie możemy dać już nic. Zobaczcie, że tu już mamy 1, 2 i 3. Tam już wodoru nie przyczepimy. A tutaj przyczepimy jeszcze 3. I tworzy nam się tutaj grupa metylowa. Czyli do N-ki mamy przyczepione dwie grupy metylowe, a tu mamy 2 atomy węgla, czyli to będzie grupa etylowa. Czyli do N-ki i znowu do N-ki mamy di, bo 2 metylo etylo aminę. Ok, teraz nasza amina została ta nasza N-ka przyczepiona do jednego, drugiego i trzeciego atomu węgla, czyli my tu mamy aminę trzeciorzędową. A tutaj przed Wami reszta odpowiedzi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.